My throat doesn't allow me to speak loudly. So, cross different feelings. Happy because we won. I'm disappointed because we couldn't win 3-0. We lost concentration. We had some opportunities in the third set, and finally, Iran started to play good, especially serve and pass. We were dominating, and finally, they were playing better in these sectors. So we have still now a chance to qualify for the next one. So that's very good. The injury of Michal Winiarski, we'll see what he has. But, it's almost for sure. He broke his back. It theoretically shouldn't be serious, but it takes time. So, we hope that it won't be so long. We'll see. So now we have to rest and to focus on tomorrow's game. That's crucial. Mam mieszane uczucia po tym spotkaniu, ponieważ z jednej strony oczywiście zwycięstwo bardzo cieszy, ale z drugiej strony tak naprawdę mieliśmy szansę wygrać to spotkanie 3-0. Mieliśmy szansę w trzecim secie, której nie wykorzystaliśmy, straciliśmy nieco koncentrację, ale cieszę się, że ostatecznie się udało. My przez te pierwsze dwa sety na pewno dominowaliśmy na zagrywce i w przyjęciu. To było coś, co funkcjonowało u nas bardzo dobrze, ale już od trzeciego seta, a na pewno też w czwartym, w tym elemencie poprawili się też zawodnicy z Iranu i dlatego mieliśmy tyle problemów, ale koniec końców się udało i to mnie cieszy. Jeżeli chodzi o Michała Winiarskiego, no to jeszcze nic na pewno nie wiemy. Zostaną przeprowadzone wszystkie niezbędne badania, ale jedyne co jest pewne, no to ma jakiś problem z plecami. Miejmy nadzieję, że doprowadzenie go do formy nie zajmie za dużo czasu, ale niestety trzeba pamiętać, że tego typu problemy troszkę na pewno potrwają.